dzisiaj naszym moralnym obowiązkiem jest przypominanie współczesnym pokoleniom Polaków, komu zawdzięczamy nasz suwerenny byt państwowy. Składamy hołd i podziękowanie wszystkim bohaterom, którzy walczyli o niepodległość naszych ojczyzn. Yeah.
dzielnicą, dzielnicą. Usłysz nas, Matko Boża, usłysz nas. Wielbiony to, co jest za nuda, wielbiony to, stracęcu to, wielbiony to, co jest za nuda, wielbiony to, wielbiony to, ja już przeżyłem swoje, to co miał, to co z tego miałem skorzystać, to już prawda skorzystałem, a teraz no to cieszę się, że mamy wolną ojczyznę, nie zależymy od nikogo. Taka jest to prawda. Skoro kiedyś Pan Bóg dał nam takie najpiękniejsze przykazanie, żeby miłować samych siebie, to i bliźnich swoich, jak siebie samych. I dlatego to jest dobre takie święto, kiedy możemy sobie przypomnieć o naszych bliźnich, tych, którzy są w naszych domach, w naszym sąsiedztwie. No i też o naszych bliźnich, którzy są czasami daleko, ale mówią, modlą się tym samym językiem. No i właśnie, jest to okazja do tego, żeby sobie o nich tylko przypomnieć, ale też jakąś życzliwość okazać. To jest nasza historia. My to musimy robić, bo jeżeli my tego nie będziemy robili, to za 100 lat nikt nie będzie pamiętał o takim wielkim, najważniejszym w historii polskiej, tej takiej nowszej, wydarzeniu. Dlatego przygotowuję taki program z grupą artystyczną Golica, dlatego pieśni dobierałem tak, żeby jakoś to obrazowało od początku walki o wyzwolenie do dzisiejszego dnia. Ludzie to przyjmują bardzo serdecznie, chętnie, bez żadnych zahamowań i uważam, że to jest rzecz taka, którą powinniśmy pielęgnować i powinniśmy to robić do końca świata, albo jeszcze dzień dłużej. Przedstawialiśmy przedstawienie o dwóch złych uczniach i o dobrych. Zły ucznie nie chcieli, nic ich to nie obchodziło, nic od podległości, a dobrzy chcieli ich namówić, by byli dobrzy. No nie, ale co to znaczy być Polakiem? Patriotyzm nie jest w modzie, a zresztą, gdy wejdziemy do Unii Europejskiej, i tak zginą granice państw. Wczoraj w szkole to też był apel,
też o Dniu Niepodległości i tam było, że jak żołnierze walczyli o niepodległość, to walczyli o nas, o naszą Polskę. Na pewno to jest ważne, bo my powinniśmy wiedzieć o to, że to jest nasza Polska i że powinniśmy w nią wierzyć.